Uroczyście w obecności zaproszonych gości, grona pedagogicznego i uczniów tak obchodzono stulecie powstania szkoły w Radostkowie w gminie Mykanów. Początki naszej szkoły to rok 1918. Z początku państwa polskiego była tu szkoła jednoklasowa, następnie zmieniona na dwuklasową. Do szkoły tutejszej należało 6 morgów ziemi, należącej przedtem do gromady kolonii Radostków. Dzieci uczęszczających do szkoły w roku 1927-28 było 160. W dniu 27 listopada 1927 roku Urząd Gminy Mykanów oddał na użytek szkoły budynek wybudowany przez urząd. Placówka mogła jednak już jakiś czas temu zostać zlikwidowana. Na szczęście to już przeszłość. Dziś przeszła bowiem termomodernizację, może się poszczycić nową salą sportową, a i uczniów przybywa. W tej chwili rozwija się, przybywa dzieci. W Radostkowie dosyć dużo dzieci się rodzi, więc szkoła już ma prawie 120 dzieciaków. Więc myślę, że są tutaj perspektywy i stąd te inwestycje. Zresztą budowa sali gimnastycznej była planowana od wielu, wielu lat. Od 2002 roku planowaliśmy ją. No, była odkładana, była pewna. Na kolejka ułożona przez radnych, no i realizujemy to, co kiedyś postanowiliśmy. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie stałe, dobrze zbilansowane wydatki na oświatę. Na oświatę naprawdę wydajemy bardzo duże środki. To jest największy koszt w gminie, 29 milionów w budżecie. To jest praktycznie blisko połowa budżetu gminy, ale nie szczędzimy na inwestycjach, bo inwestujemy w naszą młodzież. Wybudowaliśmy halę sportową w Mykonowie, potem już w tej poprzedniej kadencji, potem salę gimnastyczną z zapleczem kuchennym dla szkoły w Borownie. Teraz przyszła kolej na Radostków, a myślimy o rozbudowie szkoły w Wierzchowisku i też o praktycznie jedno duże skrzydło na 6-8 sal lekcyjnych i też salę taką sportową dla szkoły, ale też i dla mieszkańców z tego największego osiedla w naszej gminie. Uczniom wypada życzyć, by ich szkoła nadal się rozwijała, a kolejne lata przynosiły sukcesy placówce, a jednocześnie, żeby udało się pokonać stojące przed oświatą wyzwania, szczególnie w czasie trwającej epidemii. Bardzo się boję. Na dziś, według aktualnych obserwacji wiedzy medycznej, o dzieci chyba, z naciskiem na chyba, nie za bardzo, jako że najczęściej infekcje przybywają łagodnie, a to chyba wynika z tego, że nie wiemy, czy nie będzie po miesiącach, czy nawet latach jakichś następstw zdrowotnych u dzieci również. Ale na dziś nieszczepione dzieci, póki co w wieku lat od 12 do 18, czyli młodzież, a przecież niedługo wszystko wskazuje, będzie możliwe szczepienie dzieci od 5 roku życia. Nieszczepienie, praktycznie brak szczepienia w tych grupach wiekowych jest ryzykiem dla wszystkich, szczególnie tych z obniżoną odpornością, czyli dla dziadków tych dzieci właśnie nieszczepionych, dla innych osób, z którymi się stykają, bo dzieci transmitują wirusa. Więc jest to też okazja dla mnie, żeby zaapelować, szczepmy się na ile możemy. Piękny jubileusz szkoły w Radostkowie już za społecznością szkoły, ale przed nią lata kształcenia kolejnych pokoleń, które następnie tworzą lokalną społeczność, bez której trudno mówić o budowaniu ojczyzny. Oczywiście, panie redaktorze, powiedział pan piękne słowa, że na piękno i całokształt tej dużej ojczyzny składają się właśnie te chwile małych ojczyzn i rozwój. I tutaj bardzo cieszę się, że te małe szkoły nie są likwidowane, one są wspierane przez szereg programów, ale dzisiaj właśnie w gminie Mykanów, Radostków, świętuje przede wszystkim stulecie i tutaj ukłon dla tych, którzy 100 lat temu pomyśleli i chcieli edukować, uwrażliwiać tę część społeczeństwa, a na stulecie współczesna i władza, ale również i dofinansowanie z funduszy rządowych powstała sala gimnastyczna.